Co wyście tacy oburzeni o poście, który napisałem, że na niepełnosprawne dziecko w Polsce płaci się 215 zł jałmużny, a dla alkoholików 800+ będzie. Ja nie miałem w zamiarze urażać nikogo, kto pobiera świadczenia 500+, tylko chciałem dotknąć temat dosyć poważnie, dlatego że i ty, i ja, i sąsiad mój, i sąsiadka pracujemy. Płacimy podatki, pobieramy należne nam 500+. Ale są też tacy, których tutaj pozwolę sobie przywołać. Niedawno trafili do kryminału. Mówię tutaj o pseudorodzicach nieżyjącego już Kamilka. To jest patologia. I na taką patologię właśnie wypłacane są te pieniądze. Właśnie na takie patologie te pieniądze trafiają. Bardzo często jest tak, że jedzie się do opieki taksówką z 500+. Bierze się ryż, kaszę, mleko, śmietanę, różnego innego rodzaju gadżety, na które my ciężko pracujemy. A taki patus, bo tak sobie pozwolę powiedzieć i większość z was też tak powie, bierze sobie te pieniądze od tego dziecka. Nie patrzy na to, czy ma pieluchę, czy nie ma. On patrzy na to, żeby mieć tanie wino patykiem pisane. Jedzie sobie takie opieki tą taksówką, płaci sobie za tą taksówkę 5 dyszek, 6 dyszek. Taksiarz jedzie obładowany jak jakąś ciężarówką, że prawie targa tłumikiem po asfalcie. A taki patus zajeżdża na miejsce, płaci sobie te 40 zł z tych 500+, które należą się dziecku. I co robi? Zwołuje sąsiadów i sprzedaje mu mąkę za złotówkę, kaszę za złotówkę, a ma tego na kilogramy. Każdego miesiąca to dostaje. I to są patusy. Patusem nie jesteś ty, człowiek, który żyje od do, ciężko pracując, drapiąc się po głowie, skąd wziąć. Ty nie jesteś patus, ty jesteś człowiek normalnie myślący. Ty jesteś człowiek odpowiedzialny. Ty jesteś człowiek szanujący siebie i szanujący rodzinę, a także szanujący pieniądz. Ale niestety te pieniądze, na które my ciężko pracujemy, trafiają bardzo często do tak zwanych wyborców, czyli taniej siły wyborczej. To właśnie tych ludzi się rozpija na siłę, jeszcze się im podnosi z 500 na 800, po to, żeby więcej pili, bo człowiek im bardziej wypity, tym mniej dostrzega. I dla niego jest fajne to, że on ma w szklance tanie wino patykiem pisane, albo tanią wódkę. To jest dla niego fajne. Jeżeli my jako Polacy do tego nie dojrzejemy, lepiej nie będzie. Dalej będą tanio ziemię od kościołów kupować, sprzedawać. Dalej będą rodzinki w biurach, w biureczkach obstawiać. Dalej będzie, hej patologio, witaj serdecznie. Tak można powiedzieć. Jeżeli ja uraziłem gdzieś osobę, która pobiera świadczenie 500+, a wykorzystuje je w sposób należyty, bardzo przepraszam. Ale jeżeli ktoś chleje od 500+ do 500+ i za nic ma dzieci, tak jak pseudorodzice z Częstochowy śpiącego już Kamilka, no to takim ludziom powinno się te pieniądze zabierać. Opieka powinna wejść do domów i zobaczyć, na co są wydawane te pieniądze. A poza tym zamiast 500+ do ręki powinni dostawać bony. I z tych bonów powinni być rozliczani bez reszty. Tak uważam ja. Może się mylę, nieistotne. Ja w każdym razie wiem jedno. Uczciwością i pracą ludzie się bogacą, a wy utrzymujecie patologię i robicie to z premedytacją, dlatego że macie tanich wyborców przy urnach. Jeszcze pod kościołami chcecie się rozstawiać, żeby ich do urn wozić swoimi samochodzikami. Kto normalny w tych czasach odda głos na ludzi, którzy przyczynili się do tego, że patologia się szerzy, a ceny na półkach i na stacjach benzynowych szybują do góry? Pytam, kto? Normalny. Dobrego dnia. Pozostawiam to do waszej dyskusji. Zachowajcie proszę wściemięgliwość w komentowaniu. Komentarze chamskie, obraźliwe będą moderowane, będą usuwane, a następnie, jeżeli będzie powtórka, będą banowane. Zapraszamy do oglądania wszystkich naszych filmików. Jesteśmy 6-osobową, bardzo pozytywnie zakręconą rodzinką, która w pocie czoła stara się stawić przeciwnościom losu. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam z naszej rodzinnej restauracji z Łagiewnickiej 103. Dobrego dnia.